Warsztatowy serwis informacyjny. O tym, że naszym kochanym mamom należy się nagroda za tyle starań i miłości z ich strony dla nas, wiemy wszyscy. Ale jak im to okazać? Pomysł nasunął się sam, gdy wielkimi krokami zbliżał się Dzień Matki. Najlepsza okazja w roku, żeby podziękować i chociaż raz pokazać, że nam zależy na nich. Właśnie z tej okazji w naszym warsztacie uczestnicy zaprezentowali bajkę o miłości. Krótką opowieść o uczuciach, o ratowaniu miłości z objęć niebezpieczeństwa. Właśnie miłość była najbardziej zagrożona spośród wszystkich uczuć zamieszkujących pewną wyspę. Kiedy już straciła wszelką nadzieję, pomoc nadeszła z najmniej oczekiwanej strony i cała bajka miała szczęśliwy finał. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim mamom. Zebrało burzę oklasków, a my czuliśmy się docenieni, a najbardziej uradowało nas to, iż mogliśmy podarować swojej mamom cząstkę w siebie w podzięce za ich trudy i starania. Dzisiejszy dzień ustanawia świętym paliszkowym, tak zwanym świętym wyleczonego zęba. Długo przygotowywaliśmy się do premiery bajki muzycznej Król Ból, która miała swe miejsce w ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Grudziądzu. Podczas festynu z okazji Dnia Dziecka sala pękała w szwach, a wszyscy jak zaczarowani śledzili przebieg akcji w bajce. Opowiadała ona o tytułowym Królu Bólu, który szukał rozwiązania problemu z bolącym zębem. I gdyby nie pomoc, długo by go nie znalazł. Oczywiście bajka niosła ze sobą przesłanie przekonujące do dbania o higienę jamy ustnej i mówi, że dentysta nie taki straszny, jak go malują. Drogi teściunku! Wiem! Wszystko wiem! Tak? Wszystko? Potem spektaklu nie spoczęliśmy na laurach i postanowiliśmy przebojem zdobyć kolejne sceny. Dwukrotnie wystawiliśmy bajkę muzyczną w Węgrowie, w szpitalu regionalnym oraz na festynie organizowanym przez tę placówkę z okazji Dnia Dziecka. Daliśmy z siebie wszystko, występując przed młodzieżą i dziećmi, a że i pogoda nam dopisała, byliśmy zadowoleni. No, tego... Czarnoksiężnicy. O właśnie, to chciałem powiedzieć i... Przyjechaliśmy, żeby wyleczyć Króla Bóla. A, moja wnuczka mówi, to jest mój kolega, a właściwie kolega mojego kolegi. Było naprawdę wesoło, a każdy znalazł w bajce coś dla siebie. A obserwując przedstawienie, po raz kolejny przeżywał chwilę powrotu do krainy dzieciństwa. Tak, oczywiście zapytamy. My również świętowaliśmy Dzień Dziecka. Każdemu należy się chwila szalonej radości. Do tańca przygrywał nam warsztatowy zespół muzyczny, złożony z instruktorów i uczestników, a razem z nim śpiewali wszyscy. Cieszyliśmy się także z różnorakich konkursów oraz zabaw,
które stanowiły dodatkową atrakcję. I tak przybyło nam kolejne wspomnienie do kolekcji. Końca, gorąco, ciepło, palmy, dobra organizacja, czegoś jeszcze można więcej wymagać. Życzę Państwu udanego dnia, wszystkiego dobrego, miłej zabawy. Dzień Dziecka świętowaliśmy również na plaży Delfin w Rudniku. Nie obyło się i tu bez różnych atrakcji, z których mógł skorzystać każdy, bez względu na wiek. Kto lubi ruch, mógł odbyć konną przejażdżkę bryczką albo wziąć udział w konkurencjach i konkursach ruchowych, jak na przykład spróbować swych sił w hokeju na trawie albo celowaniu z łuku do tarczy lub też skokach na skakance. Konkurencje te pozwoliły nam sprawdzić swą kondycję, lecz ten sprawdzian odbył się na wesoło i w przyjaznej atmosferze. Wśród nas nie było przegranych. Warsztatowy zespół muzyczny po raz kolejny zaprezentował się podczas spotkania edukacyjnego Bezpieczne Przedszkole. Każdy z nas to musi wiedzieć i przestrzegać zawsze wszędzie, by nie stało się nic złego. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jak bezpiecznie zachować się na ulicy. Wszystkim uczestnikom spotkanie wyszło na dobre, bo nauka nie poszła w las. Każdy powinien umieć zachować się na drodze, bo bezpieczeństwo jest ważne na co dzień, aby nie wydarzyła się tragedia. Dzieci przyswajały sobie wiedzę w rytmie przebojów muzyki dziecięcej, wykonywanej i śpiewanej przez nas zespół. Dziękowanie dla przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowych.
za pomoc w przygotowaniu spotkania edukacyjnego. Zawsze dzieje się coś ciekawego. Tym razem pracownia multimedialno-dziennikarska udała się w plener fotograficzny. Grudziądz to piękne miasto i nie brakuje w nim interesujących miejsc. My o tym wiemy, dlatego sfotografowaliśmy te najbardziej interesujące, żeby przybliżyć innym ich wartość. Na nowo odkrywaliśmy zabytki, które z pewnością na co dzień mijamy, a których uroku nie doceniamy. Piknik rotariański, który odbył się w karczmie Ciarci Młyn. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy własne wyroby, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Oczywiście pochwaliliśmy się bajką muzyczną, która przyciągnęła prawdziwe tłumy. Bo kiedy króla boli ząb, to nic go już nie cieszy. Podanych wyśledzić pocąd i błazen go nie śmieszy. Na dziś to wszystko. Z pozdrowieniami, warsztatowy serwis informacyjny. Bo kiedy króla boli ząb, ze strachu wszyscy bledną. Na palcach chodzi cały dwór i króla koc królewną. Na konie wsiada już ze stu rycerzy śmiałych w boju, bo kiedy króla boli ząb, wypowie wojnę komuś. Więc płacze w oknach już sto dam, żegnając swych rycerzy, co jadą o królewski ząb, ze śmiercią się nie zmierzyć. Bo kiedy króla boli ząb, to nic go już nie cieszy. Podanych wyśledzić pocąd i błazen go nie śmieszy.